Dzisiaj nie mam jakichś wielkich planów, poza tym, że pewnie dokupiłabym trochę nasion jeszcze, chociaż może nawet nie. Jutro będzie słonecznie, jaka porada. Nadchodzi zima. A to znaczy, że będziesz musiała zawiesić swoje rolnicze działania. W zimie nie rosną żadne rośliny, chyba że masz szczęście i udało ci się zbudować szklarnię. Ale wciąż jest mnóstwo do roboty. Więcej następnym razem. Robotu. Pomyślałem, że dam ci ten przepis, który leży w okolicy. Spróbuj nie spalić. Czy ja tego grzyba nie muszę gdzieś do bandla zanieść? Nie kupiłam bandla za pieniądze. Nie, tu nie jest potrzebne. Tu zaniosłam. Tu nie. Czy ja maki roll mogę zrobić? Tak w ogóle. W ogóle mogę, ale... Już wiem, co muszę tutaj przynieść. W okolice. To makirol bym zrobiła i zaniosła? O. Dobra. Idziemy do Rasmodiusa. Do lasu. Przytaruję sobie te nasiona. Już nie będę więcej sadzić w tym miesiącu. I tak spędzam mnóstwo czasu. Dawno do niego nie zaglądałam, co? Zobaczymy też może, jakie są kapelusze. Wokół nas jest mnóstwo tajemnic. Musisz być cierpliwa, jeśli chcesz je odkryć. A, to o to prosiłam. Twoja praca jest satysfakcjonująca. Oto twoja zapłata. Dziękuję. Możemy zajrzeć, zobaczyć kapelusze, jakie są dla nas. Zajrzałabym do spa, tam mam dwa miejsca na motykę, trzeba na plażę zajrzeć, takie tam. Okej, to znam. To jest słodkie. No kupmy sobie. A co mi tam? Cześć Samie, co ty tu robisz? Zauważyłeś wszystkie nici pajęcze pojawiające się jesienią? Jeśli wstaniesz odpowiednio rano, zobaczysz, jak pokrywa je rosa. Jak maleńkie gwiazdy. Nie wiedziałam, że on ma w sobie tyle romantyka. To mnie denerwuje, ale oczywiście nie mogę z tym nic zrobić. Co za niespodzianka. Dobra. Śmieci mi nie przeszkadzają, bo dostaję z nich bardzo dużo przydatnych rzeczy. Na zakończenie tego bundla jeszcze trochę czasu minie, zanim będę mogła to zrobić, ale już troszkę mamy. Wykupmy też to. Bardzo dobry nawóz, którego nie zużyję do wiosny pewnie. I co, może też... weźmy to. O. Kolejny piorunochron. Mam już dwa zrobione. Mogę postawić też trzeci. Niech wam będzie. Mogłabym kupić... Poczekamy na razie z tym za 25. Bo... Są jeszcze wydatki, które chciałabym poczynić. W najbliższym czasie. Książka! Super.
No wiecie, co mieć na zwierzęta, ewentualnie na zimę. Nie chcę tak zostawać bez niczego na zimę. To też jest fajna rzecz. Wkurza mnie to. Ten misiek jest super. Nie takie złe zarobki. Okej, kolejny dzień. Cały czas mam jakieś mnóstwo kasy. To miałam pójść sprzedać. Właściwie nie mam planów na dzisiaj poza ewentualnym kupnem studni. Jutro będzie czyste niebo i słoneczny dzień. Idealna pogoda na Wigilię Duchów. Wydarzenie będzie w mesie Pelikan. Zacznie się o 10 wieczorem i będzie trwał do 11.50. Nie spóźnię się. Okej, nie spóźnię się. Dobra. To wszystko, co chciałam w domu? Chyba tak. Ojej, ojej, rzeczy. Dużo rzeczy. Droga Leno, czujesz ten chłód w powietrzu? To może być tylko nadchodząca zima. Albo może być to dreszcz wywołany przez mroczne widmo, które jest tutaj po to, żeby pomóc nam uświęcić jutrzejszy festiwal Wigilię Duchów. Przyjdź do miasta o 10, jeśli chcesz uczestniczyć. Major Louis. Okej, przyjdę. Nie bójcie się. Wezmę też inne rzeczy, jakby mi było były potrzebne. Ale nie wydaje mi się, a nie tu. Dobrze, zacznijmy sobie może od zwierzaków. Ciekawe, jak szybko nam kozy wyrosną. No, jeszcze maluchy są. Okej. Tak. Coś tam wspominałam o tym, żeby zrobić studnię. Może sprawdzimy najpierw, ile mi jest tego kamienia na nią potrzebne. Z tego co pamiętam, to niedużo kasy, ale kurna. Bardzo, 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 bardzo przyda mi się studnia. To w ogóle bezdyskusyjnie jest to rzecz, którą mieć muszę. Bo latanie w kółko do tego jeziorka jest jednak problemem. Wiem, że zaraz nadchodzi zima i generalnie tak. No, ale już mogę zrobić w sumie tą inwestycję. Będzie na wiosnę. 75 sztuk drewna. To malutko. Drewna, kamienia. Oczywiście, że kamienia. To tak myślę, że przy okazji pójdziemy, zbudujemy. Podlejmy na razie to, co mamy. Tak w ogóle zrobiłabym też, połączyła wybiegi i zrobiła przejścia po obu stronach. Znaczy, tak podejrzewam, że w tę stronę rozbuduję pole. W ogóle się zastanawiam, czy zostawiać te ścieżki. Czy już na razie teraz nie będę kombinować, nie? Z nimi. Ale tak na dłuższą metę to nie wiem, czy zostawiać. O, miody! Miło. Aż, lak, wiedziałam, że kolejny kwiat mi pójdzie. No nic. Masakra. Masakra z tym jest. Dobra. Pozostawiajmy tutaj trochę rzeczy. Czy miód się przydaje do jakichś przepisów? Nie wiem, czy tego już nie sprawdzałam. Nie, do przepisów się nie przydaje. Zresztą
ten miód to aż szkoda zużywać do przepisów. Może coś w ogóle ugotujemy, będzie śmiesznie. Coś na pewno mogę zrobić. Nie, że jest mi teraz koniecznie potrzebne, ale na potem. To jest ciekawa rzecz. Pogotujmy może różne rodzaje jedzenia. Co mi tam? Nie wiem, czy za to jest achievement, ale... Potem będę mogła sobie wybrać, co będę chciała zjeść. To jest dobre na prezent, z tego co wiem. O, i achievement dostała, masz. Nie jest źle. Okej. To są raczej składniki do dalszych dań. Pochowamy sobie to tutaj, bo nie jest mi to w tej chwili potrzebne i chyba nie będzie. Chciałabym pójść kupić studnię, tylko pytanie jeszcze, gdzie ja ją postawię. Może tutaj po prostu będzie łatwy dostęp. Tylko poczekajcie. Policzmy. Okej, to jakby co jeszcze zdobędę 3 pola. Tak, to jest miejsce na studnię. W sensie wiecie, jeśli usunę te... Co prawda w nocy będzie ciemno. No nic, jakoś sobie poradzę. Wiecie, myślałam, żeby tu zrobić jeszcze... To by było dodatkowe poletko. No nic, idziemy. Jeśli w ogóle zdążę. Do 5. No to spróbujemy postawić studnię. I połowiłabym dzisiaj Seba. Cześć. Jutro jest Halloweenowy festiwal. Mam nadzieję, że znowu wystawią te szkielety. A, w tym momencie czuję się, jakby byli moimi przyjaciółmi. Rzeczywiście jesteś trochę bardziej emo, niż mi się wydawało, że jesteś. Cześć. Potrzebuję studni. Moja droga. Wreszcie dojrzałam do tej decyzji. To nie będzie moim zdaniem zła miejscówka na studnię. Że tak trochę w wejściu. Czy jakby co, będę mogła ich pewnie więcej postawić, jeśli mi się rozrośnie trochę wszystko. No bo co, mogłabym tu jeszcze postawić, wyglądałaby sensownie, ale nie ma... To nie urośnie. Tu? Im bliżej, tym lepiej. Tu będzie wyglądała całkiem estetycznie ta studnia, moim zdaniem. Więc niech tu stanie. Zacznę pracować nad twoją nową studnią pojutrze. Zawsze biorę sobie wolne w dzień festiwalu. Tak, ty masz jeszcze meble do sprzedania, tak w ogóle. Kalendarz można by w domu powiesić. Blueprinty masz na różne meble i inne ciekawe rzeczy, ale na razie tym się nie zajmuję. W ogóle można u ciebie kupić kamień i drewno. Nie wiedziałam o tym. A nie mogę teraz zobaczyć... O kurczę, chciałam zobaczyć cenę jeszcze. No nic. Cześć. To chodźmy nad wodę w takim razie. Żadnych specjalnych przygotowań na jutrzejszy festiwal nie muszę robić. Nad wodę. To jest pełno wody. Poszłabym nad morze.
Poszłabym nad morze, połowiła, zebrała rzeczy z pułapek. Takie tam same przyjemności. No, to do końca miesiąca już też nie ma niczyich urodzin. Czy ja ci chcę zanosić, Koperbar? Mogę wziąć to zadanie. Mogę się teoretycznie z tym przejść jutro pewnie. O! Cześć! Bardzo... W tym miesiącu mają bardzo powtarzalne teksty. Czy tu nie włożyłam... przynęty? No. Aj, głupek ze mnie. Udało mi się wyciągnąć jakąś rybę, której jeszcze nie miałam. Wow! Wow! Jakie skarby! O, ja nie mogę. Albacore, czy ty mi się do czegoś przydasz? Nie. Jesteś po prostu rybą. Ostatnio w ogóle nie łowię nic z bundli i to takie smutne jest. Okej, jeszcze może bym się przeszła i wykupiła kolejny bundle za kasę? A, tutaj potrzebujesz 25 tysięcy, to nie, nie chcę aż to wydawać. Na zimę przydaje mi się kasa, bo nie wiem jak będzie z zarobkami. Wtedy. Natomiast myślę, że wszystkie te ryby sobie zostawię. Bo może mi się do gotowania przydadzą. Ewentualnie srebrne posprzedaję. Dlaczego kupisz w śmieciach? Przepraszam, ale znalazłam diament, więc... Dzisiaj, kiedy wszyscy pójdą spać, ten dziwny człowiek, który mieszka w lesie, ustawi nawiedzony labirynt. Zawsze upewnia się, że nie ma nikogo w okolicy, kto by zobaczył, jak on pracuje. Czatujesz na niego? Okej, dobra, rzeczywiście można znaleźć tutaj coś poza śmieciami i chlebem. Nie wiem, kto wyrzuca diamenty. Znaczy, wiem, sam jego matka, może, nie wiem. Nie chcę dociekać dlaczego, ale dzisiaj znalazłam dwa diamenty. O, tam było coś do zebrania, to nawet może się przejdę i to wezmę. Jak już jestem w okolicy. Glina. Bardzo dobre znalezisko. O nie, powinnam zanieść jeden diament do Guntera. Takie przerażające, że muszę to zrobić. No nic, powinnam, co? A ty dlaczego śpisz? O, przy lodówce śpisy znalazł miejscówę, no. Przydałaby mi się skrzynia tylko na ryby. Pewnie nawet nie jedna. To chciałam gdzieś postawić. Takie trochę obciachowe, ale... Niech stoi. I idziemy spać. Skąd aż tyle? Aha, no tak. Już wiem, skąd aż tyle. To aż 450, wow. A, no. Duchy będą ze mnie niezadowolone. To niedobrze. Jutro będzie słoneczny dzień, więc teoretycznie jakbym chciała, to wiecie, co mogłabym jeszcze zrobić przed wyjściem? Co jeszcze rzeczy, które mogłabym przed wyjściem zrobić? Na przykład ulepszyć sobie kilof na żelazny, jeśli mogę wejść do miasta. Bo kilof mi się na razie nie przyda. Do zimy fajnie by było, jakby był ulepszony. Więc spróbujemy to zrobić. Co my tu mamy? Leno, jestem szczęśliwy, że stałaś się częścią naszej społeczności.
Wypisałem czek na 500 sztuk złota z funduszu agrokultury Stardew Valley, żeby pomóc ci w twojej pracy. Może kupisz za to jakieś nasiona? Przed dzień zimy? Raczej nie, ale dziękuję. Jeszcze nie mogę cię doić, prawda? Nie, jeszcze. Jesteś za młodziutka. Jeszcze mnie nie lubisz. O, Olga mnie uwielbia. Manda jeszcze bardziej. O Jezu, jeszcze jej nie powiedziałam, że jest moją krową. Dawidek i Zelda. W miarę okej to wygląda z wami, co? Więc to może nim zacznę podlewać, to spróbuję przejść się do miasta? Bo poszłabym do Guntera i poszłabym ulepszyła ten kill-off. A, miałam jeszcze jedną rzecz im wstawić, nie? Dobra, mam jeszcze miejsce w ekwipunku, jakby co. Miałam im jeszcze wstawić kaloryfer. Z tego co mi się wydaje, to nie jest on jakimś tam wymogiem koniecznym, ten kaloryfer, ale poprawia nastrój zdecydowanie zwierzaków. Mogę wyjść, dziękuję. Dobra, pójdziemy do Guntera i ulepszyć kill-off. Jeśli mogę w ogóle wejść do miasta. Nie, rozkładany jest dzisiejszy festiwal, mam wrócić później. No to jutro pójdziemy z kill-offem w takim razie. Mam chyba jeszcze to zadanie do Rasmodiusa, więc mogę mu zanieść ten copper bar. Niech już mu będzie, że mu zaniosę. Tego majonezu to w ogóle sobie nie zostawiam. Schowamy coś do do lodówki. Lodówka jest zatycia. Zdecydowanie jest zatycia. No to wszystko, co by chciało się tu trzymać. Dobra. Ułóżmy sobie jako tako narzędzia. Bo może bym przeszła się... Tak, przeszłabym się do Rasmodiusa z tym. Mogę też mu jakiś prezent zanieść w sumie, jak już jestem przy tym. Fioletowy grzyb, bo je uwielbia. W sensie... A, Solar Essence też uwielbia. To weźmy Solar Essence dla niego. Troszkę sobie poprawię z nim relację, a co mi tam prawie z nim nie rozmawiam, to zasypię go prezentem. Nie jest to rzecz, którą... która jest aż tak rzadka. Dobra, idziemy do lasu w takim razie. Trochę się po lesie porozglądamy, bo czemu by nie. Może coś połowimy? Mam nadzieję, że Rasmodius jest w domu, bo tak głupio wystawiać ogłoszenie w momencie, w którym przez cały okres, kiedy można przyjść z przedmiotem, go nie ma. Prawda? W sensie nie macie, żeby odebrać przedmiot, który się zamówiło. Okej, jesteś. To dobrze. Stoisz nad polem magicznym z wielkim potencjałem. Zbudowałem swoją chatkę właśnie tutaj, nie bez powodu. Mam coś dla ciebie. A! Przedmiot, o który prosiłam. Twoja praca jest satysfakcjonująca. Oto twoja nagroda. Nie jest to jakaś kupa kasy, ale... Bardziej mi chodzi o relacje z nim. Chyba cały czas
są dość kiepskie. Mam coś dla ciebie. A! To jest przepełnione ogromnymi energiami magicznymi. Będzie bardzo użyteczne do moich badań. Dziękuję ci. Nie. Za bardzo nam te relacje się teraz nie poprawiły, ale jak wpadłam do niego przy okazji, to czemu nie? Pójdę chyba połowie, no bo co będę robić? Mogę pójść oczyszczać dalej swoje terytorium, co też będę mogła robić zimą, a wykorzystałabym jeszcze to, że o tej porze roku nie łowiłam dużo. No i w tym jeziorze raczej nie łowię za dużo. Znowu to, Jezu, wkurza mnie, że tą rybę po prostu łowię w jakichś ilościach hurtowych. Chcę popatrzeć, czy nie mam tutaj żadnych bąbelków nie mam. Może tu połowę. A, podejrzewam, że to jest kwestia tego, że mamy wieczór i po prostu nic innego nie wychodzi o tej porze z wody. Rany, wrócimy do siebie. Ogarniemy to, co mamy. Może jeszcze pościnam jakieś drzewo czy coś, jeśli mi starczy czasu. Jeśli nie, no to wybierzemy się już na festiwal. Wypadałoby się nie spóźnić. A za godzinę się zaczyna, więc w sumie. Muszę jutro pamiętać, żeby dokosić trawy, jeśli będzie mi jej brakowało. Nie będę już szła tego odkładała, wszystkiego. Tylko idziemy na festiwal. Prezenty mi też nie będą potrzebne na festiwalu. Właściwie nic mi nie będzie potrzebne na festiwalu. Mogę iść tak, jak stoję. Okej. Ale ciociu Marni chce wejść do labiryntu. Nie boję się. Cześć, Leno. Miałaś produktywną jesień? O, zaczyna się robić dość zimno. Sadzonki nie wytrzymają już długo. Rare Crow! Nie mam jeszcze żadnego. Oczywiście, że go biorę. Mamy kasę. Oczywiście, że go biorę. Czy chcę przepis na latarnię z dyni? Czy nie? Czy na razie nie chcę wydawać kasy na takie rzeczy? Na razie chyba nie chcę. Boję się. Czy Marlon złapał szkielety w kopalni? My jeszcze nie mieliśmy okazji ich spotkać. I ustawił je w klatce pośrodku miasta. To bezpieczne? Nie zbliżaj się do klatki. No w sumie nie mam miecza. Mogłabym rybą je zatłuc. Spróbować. Nie mam pojęcia, jak te szkielety chodzą. Przerażające. Ale dość fajne. Dlaczego nie ma już więcej dyniowego ale? Jedna z moich nasyconych iridium maczug szybko by się rozprawiła z tymi rzeczami. No więc robisz też broń taką. Cóż, zima jest już blisko. To dobry czas na to, żeby zbierać kamień i drewno. Wiem. Nie widziałam Mary od wielu godzin. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Vincent jest niezadowolony, że nie pozwala mu wejść do nawiedzonego labiryntu. Ale on jest małym chłopcem.
Bardzo łatwo się daje przestraszyć. Zostawię młodszym labirynt. Cześć. Przepraszam, mam usta pełne jeżyn. Podobają ci się dynie? Sama je wycięłam. Nie widziałam jeszcze żadnej wyciętej dyni. Matka nie pozwala mi wejść do labiryntu. Podobno straszne jest. Dobry wieczór, Leno. Byłaś już w nawiedzonym labiryncie? Jest dość przerażający. Ten dziwny mężczyzna, który żyje w wieży, postawił go zupełnie samodzielnie. Nie pozwolił nikomu podejść, kiedy nad nim pracował. Przyjdę na każde wydarzenie, żeby załapać się na darmową wżerkę. Ale nie zobaczysz mnie w labiryncie. To kto tam będzie chodził? Sebastian? Jest dużo zabawy z gotowaniem dyni. To taki interesujący owoc. No. O, cześć, Leno. Jest dość chłodno, czyż nie? Nie masz mi nic więcej do powiedzenia. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, czy jak gdzieś jeszcze mogę pójść. Tu pogadałam ze wszystkimi, ale to jest pozamykane. Jedyne miejsce, gdzie mogę iść, to się wrócić, będzie się na górę. Aaa, tu jest labirynt. Okej. Okay. Cześć, Maru. Wydaje mi się, że już tu byłam. Nie, chwila. Zgubiłam się. Tu jest wyjście zaraz, to daleko nie zaszłaś. Okej. Okay. Ja się raczej nie zgubię. Serio. O, znalazłaś mnie. Prawda jest taka, że trochę za bardzo się wystraszyłem i przyszedłem tutaj, żeby się ukryć. Nikomu o tym nie mów. No właśnie dlatego nie lubię Harvey'a. Jest taki... nudny. A, tu nie ma przejścia. No dobra. Spokojnie. Dobrą pamięć. Cieszę się, że mam ten pierścień na sobie. Straszne, przerażające. Nie, serio. Cześć, Penny. Odór z tego kotła sprawia, że kręci mi się w głowie, ale jakoś nie mogę odejść. Domek na kurzych nóżkach, urocze. Nic więcej nie... O, to jest skrzynia. I straszne rzeczy. Tu coś migło. Coś miga, rzeczywiście tu coś miga. Tam jest coś dziwnego. Ale jak mam się tam dostać? No wiem, tam jest skrzynia. Musi być tutaj jakieś tajne przejście. Może? Zobaczymy. Okej, doszłam do fontanny. O, nie mogę iść dalej, pająki. O, ktoś ma arachnofobię. Misiaki. Jajca. Cześć, Samie? Dziwi się, że Seby tu nie ma. To dziwne. No, dalej jest tylko... martwa... tak, martwy koniec. W sensie... ślepa uliczka. Mógłbym przysiąc, że... był ktoś przede mną, kiedy przechodziłem... przez labirynt. Gdzie oni poszli? O nie, ktoś będzie przede mną. Tajne przejście. Okej. Okay. Tak nie widzę, jak idę. O, Linus. Okej. Okay. Chyba dotarłam do nagrody? Tak, udało mi się przejść labirynt. Otrzymałaś złotą dynię. No cóż, to wszystko? A, tutaj Linus i Mac stoją i patrzą.
No, niemożliwe, żeby był ktoś przed tobą sam, bo by zebrał tą dynię, a mi się udało. Dobra, trzeba wrócić. W takim razie i chyba kończymy event. Jest drogocenna, ale nie ma innego zastosowania. Nie wiem, gdzieś sobie ją postawię. Schowam jako skarb. Dobra. Czy chcesz opuścić Wigilię Dusz? Kiedy to zrobisz, zakończy się festiwal. Tak. Mam przepisy rybne, ale mam do konkretnych ryb. Więc tak trochę... To bym może ugotowała, tylko muszę dwie białe algi. Czyli tyle, ile mam. To może nie. Dobra, chodźmy spać. Jutro będzie ostatni dzień jesieni i kończymy. Będzie nowa pora roku. O kurna, jaram się tym. No teraz nie będzie jakichś super ekstra dużych zarobków, te grzyby są dość drogie, w sensie te specjalne. Okej. Dobrze wiedzieć, ja je tak kolekcjonuję. Ostatni dzień jesieni. Co tu dużo mówić? Będzie się działo. Znaczy nie, dzisiaj się nie będzie działo. Jutro będzie słoneczny dzień. Jaki przepis? Dip z karczochów. Jest to przepyszny sposób, żeby wprowadzić więcej karczochów do twojego ciała. Osobiście nawet tam nic nie wkładam. Po prostu wcinam sos, jakby był shake'iem. Przepyszny. Okej. Nigdy nie miałam okazji karczochów posadzić, ale wiem, że część nasion pojawia się tylko... znaczy od drugiego roku w ogóle, więc... I tak muszę zebrać te kwiaty, więc... Mogę to zrobić teraz? Lub zamilknąć na wieki, co? No, w sumie dzisiaj nie muszę podlewać. Tak naprawdę, no bo nic mi nie będzie dalej rosło. Już jutro. Zostały mi zbiory. Kozy jeszcze nie są dorosłe. Długo rosną. Prawda? I jeszcze dzieciaczki. Toriel i piękna. Piękna właściwie. Nie ma polskich znaków. Mogę w sumie powiedzieć trochę o tym, jaki plan jest na jutro. Znaczy na jutro, na dzisiaj. Tak, na pewno zaniosłabym do Guntera tego. Kilofa. Do naprawienia kilofa, tak. No, koniecznie. Kilo bym zaniosła do Guntera, nie do Guntera, do Clinta. Zajrzałabym do Guntera, sprzedałabym pierścień. Sprawdziłabym, czy mam wystarczającą ilość zboża. W sensie, czy mam pełne te spichlerze. Jak nie, to ścięła. Może w sumie jak przy okazji tu jestem, to... A jeszcze jedną rzecz miałam zrobić. Kupić sadzonki, ponieważ chciałabym wiosną zacząć zbierać owoce z drzew. I najlepiej jest kupić pierwsze sadzonki zimą, bo drzewa owocowe rosną cały sezon. Nie wiem, czy... Dobra, już zbierzmy ten kwiat. Niech tak będzie. Okej, co bym sobie zostawiła z rzeczy?
Najpierw może pójdę to, co mam do zestawię to, co mam do zostawienia, a potem będziemy rozkminiać resztę. No nie mogę jeszcze sprzedać pierścienia, ale to tam w międzyczasie. Pies leży obok i chrapie po prostu jak potwór. To przerażające. Anchovy. Chyba mam nawet. Mogę zanieść. Cześć. Tak, rozmawialiśmy o tym. Może kiedyś będę rodzicem. Więc tak, mój drogi, pokaż mi, jakie ty tam masz sadzonki. Potrzebne mi są te, które dają owoce wiosną. Tak się zastanawiam, po dwa może wezmę? To nie będzie chyba najgorszy pomysł. Wezmę dwie. Bo one wydają owoce, po jednym owocu każdego dnia. Gdzieś znajdę miejsce na ten sad. Będę robiła wino z tego. Jestem burżujem. Tak, dobrze. To sobie kupię, jak zacznie się wiosna. I tak po kolei. No już mi się kasa kończy. Znaczy, dzisiaj jeszcze dostanę sporo. Idziemy do Guntera. Nie wzięłam kilofu i cholerstwa, więc nie pójdę do Clinta. Ale mam jeszcze czas, więc się na szybko po to wrócę. Bo wyszłam wcześniej tym razem, bo nie musiałam podlewać wszystkiego. Mam wszystko dla Guntera. Mam. Diament będzie mnie bolał, ale... Wiem, że jest nagroda za przynoszenie rzeczy do niego. O, a tu skąd? Się tu wzięło. Pójdziemy też do pułapek, bo wczoraj nie miałam na to okazji zupełnie. Cześć. Czy mógłbyś mi zrobić stalowy kilof? To też bym zrobiła. O Jezu, ale ten pies chrapie. Zrobimy stalowy kilof. A co mi tam? Wydawajmy więcej kasy. Okej. W parę dni. No dobra. To tyle, co by chciała, mój drogi. Jeszcze ci pogrzebię w śmieciach. Mam jakieś nowe książki do przeczytania, zapomniałam o tym. Nowa nagroda. Dość często chyba dostaję te nagrody. Szkielet! Tego leniwca, urocze. No, dobra, mam cię. Tiger Trout. Jakiś bundle? Będę zadowolona, jeśli będzie się nadawał. Jak już to rzeka. Tak, jesteś do bundla, no. Mogę jeszcze tu zarzucić? O Jezu. Czy one się kiedyś skończą? Na przykład jak w niej nie trafię. A, nie trafiłam. Łosoś nie jest potrzebny nigdzie. No, ale go mam. Chyba tutaj się to uaktualnia na bieżąco w ramach łowienia. Tak. Dobra.
Ojejku, zabajdurzyłam troszkę. Znaczy mogę tu wrócić jeszcze połowić w sumie. Czemu by nie? Miałam czytać książki! A, cholera. No nic. Fragmenty z księgi Joby. Przed czasem było tylko nieskończone złote światło. Światło nazywało siebie Joba. Joba chciało więcej. Joba chciał więcej. Joba zwinął złote światło w wir. Joba zwijał, aż uformowało się oko wiru. Z tej dziury wyrosło nasiono. Joba łagodził złote światło. Łagodził i światło stało się ziemią. W tej ziemi Joba zasadził ziarno. Ziarno wyrosło i uwaga, winorośl wyrosła ku niebu. Skręcona i niespadana, rzucając krzywy cień na złotą pustkę. Po 11 dniach winorośl urodziła owoc. Joba ze swoją nieskończoną mądrością zdjął skórkę i z owocu i zobaczył, że świat był w środku. I tak powstał świat. Okej. Takie bardzo rolnicze to wszystko. Poradnik małżeński dla rolników. Zanim spytasz kogoś, żeby za ciebie wyszedł, musisz trochę się z nim poumawiać. Zapytaj kogoś o pójście na randkę za pomocą bukietu od Piera. Kiedy będziesz gotowy, żeby zadać to ważne pytanie, daj im naszyjnik syrenę. Wszyscy wiedzą, co znaczy, kiedy im to podarujesz. Plotki głoszą, że w deszczowe dni duch starego marynarza pojawia się w Stardew Valley, ściskając taki wisior. Po ceremonii zaślubin twój partner przyprowadzi się do ciebie. Pamiętaj, żeby traktować swoją drugą połówkę dobrze. Wciąż lubią prezenty, nawet po ślubie. Opłacone przez Piera. Przeprosi kupne tego bukietu. Pewnie. Okej, okay, ale to i tak muszę mieć chyba z kimś 8 serc. Więc będę męczyć sebe. Ale tak, jednak zdecydowałam, że zima jest najlepszą porą na to. Anszowi. Mogę spróbować jej to zanieść. Coś miałam zanieść do bundla, prawda? Jeszcze? To? Chyba to i to? Jakoś tak? Okej, niestety dopiero wiosną uda mi się skończyć tego bandla. Cóż bywa. Wiecie, gdzie mogę zajrzeć połowić? Na przykład na 20 poziom w jaskini. Zobaczymy w ogóle, czy on ma coś ciekawego, nowego. Nie. Na razie tylko to. Na 20 poziomie można łowić. Nie robiłam tego. Jestem ciekawa, co w ogóle tutaj daje radę wyłowić. Białe algi? To też jest rzadka rzecz. O, ghostfish? Czyżby kolejna ryba do bandla? No tak, co innego może żyć w jaskiniach?
Okej, to wszystko właściwie, co mogłam ciekawego tutaj zdobyć. Wróciłabym do domu, bo tam mam jeszcze coś do zrobienia, prawda? Trawę muszę jeszcze zobaczyć. Czy mam wystarczająco? Okej. Chyba idziemy spać? Bo co innego mogę zrobić? Jak nie iść spać i zakończyć? Mogę jeszcze to postawić gdzieś. Niech będzie. Idziemy spać. Będziemy jutro wyspani, bo prawie nic nie zrobiłam, ale tak. Kończymy dzisiaj. A, byłam wszędzie, gdzie chciałam. To żegnamy się z jesienią i jutro nowa pora roku. No, ładne zarobki na koniec pory roku. Jeszcze ten. Jeszcze mam sporo podkładanych rzeczy, pamiętajcie, tak? Więc no, nie będzie tak źle. Dobra.